Witam, nazywam się Paulina Tokarska, jestem instruktorem tańca hip-hop w Włocławskim Centrum Kultury. Chciałam serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w projekcie zorganizowanym przez portal Młody Włocławek Wyraź siebie sobą. Więcej informacji znajdziecie na stronie młodywocławek.pl. Wszystkich, którzy chcą włączyć się w ten projekt, zapraszam 15 czerwca o godzinie 18 w gmachu Włocławskiego Centrum Kultury. Jeśli chcesz tańczyć hip-hop, chcesz nauczyć tego tańca, serdecznie zapraszam. Olivia Durma, tańczę od 5 lat, od kiedy Streetway został założony. To tyle. Tańczysz 5 lat, czy masz już za sobą jakieś wyjazdy? Tak, wyjeżdżamy na różne ogólnopolskie turnieje tańca, na zawody. Byliśmy w Białych Błotach, w Warszawie na Open Poland. Jedziemy teraz do Łodzi. Tak to we Włocławku i ogólnie jeździmy tak sobie po Polsce. Taniec traktujesz jako hobby, czy raczej jako życiową pasję? Jako życiową pasję, myślę. Znaczy to jest ogólnie spełnienie takiej samego siebie, że tak powiem. Ale wiążesz z tym przyszłość? Tak. Okay. Zamierzam tańczyć długo jeszcze. Zamierzam później w przyszłości może uczyć dzieci tak samo jak nasza trenerka i myślę, że to mi się uda. Mówisz o swojej trenerce. Jak ci się z nią pracuje? Bardzo dobrze. Jest bardzo miła atmosfera u nas w grupie. Trenerka jest taką naszą starszą siostrą, która nad wszystkim czuwa. Zawsze możemy z nią porozmawiać o wszystkich tematach. No i oczywiście uczymy się tańczyć, ona nam tą wiedzę swoją przekazuje. W najbliższym czasie organizowany jest projekt Wyraź siebie sobą. Jak mogłabyś zaprosić ludzi do udziału w projekcie? Na pewno będą się świetnie bawić i jeżeli ktoś lubi tańczyć i wie, że się spełnia w tym, to serdecznie zapraszamy, żeby spróbował swoje możliwości i żeby zobaczył, jak to jest. Może dołączył do nas w przyszłym roku od września.